sklep motoryzacyjny Karbownik. Części i akcesoria. Zapraszamy do naszego stacjonarnego punktu sprzedaży oraz serwisu. Wodzisław Śląski, Jastrzębska 192. Sobotni pojedynek dla Fortecy Świerklane był szczególny dla ekipy Roberta Żbikowskiego. Czwartoligowiec wygrał pierwszy mecz w okresie przygotowawczym, co ma w znaczny sposób pomóc zawodnikom, szczególnie pod kątem psychicznym. A tak, pod względem psychicznym to na pewno, ale tak jak mówię, no wynik jest sprawą drugorzędną w przygotowaniach. Wcześniej mieliśmy mocnych sparring partnerów. Skupiam się po prostu na razie na przygotowaniu fizycznym. Gra to jest umiejętność wytrzymania właśnie tego pod presją. Czy opiekun Fortecy z meczu na mecz widzi coraz więcej pozytywów w grze swojego zespołu? Wie pan co, różnie z tym jest. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. To wszystko wynika z treningu i z obciążeń, jakie mają chłopcy. No, zaczęli mi się już powoli sypać. Dopiero 13 ludzi na sparing, no jest to niestety smutne. W barwach Fortecy pojawiło się także kilku nowych graczy, którzy prawdopodobnie trafią do drużyny Roberta Żbikowskiego. Na pewno jest Adrian Suchanek z Rowu Rybnik. Paweł Łupiński też jest w trakcie załatwiania z GKS Jastrzębie. I w bramce pojawił się w drugiej połowie Jakub Świerczek, to jest mocny Jastrzębie. Po stronie ubytków pojawia się tylko nazwisko jednego zawodnika, który może zrobić duży krok naprzód i biegać po boiskach drugiej ligi. No, myślę, że Sławek Musiolik ma bardzo duże szanse zaistnieć w Zagłębiu Sosnowiec. Bardzo mu tego życzę, no, ale to już są kwestie rozmowy organizacyjne między prezesami.